Przywiązanie ducha do osoby może doprowadzić do czegoś strasznego. Im dłuższe przywiązanie, tym osobnik coraz bardziej podupada na energii. W moim przypadku okazało się podobnie. Na tym odcinku postanowiłem uzyskać ostateczną odpowiedź na to, co dokładnie za mną podąża. Zamknąłem się w małym pomieszczeniu, aby jak najbardziej skumulować energię, która wokół mnie się znajduje. Efekty tego eksperymentu będą przerażające. Ten materiał pokazuje, że szukanie duchów nie jest dla każdego. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Na początku postanowiłem wykonać sesję z S-Box. S-Box to urządzenie, które skanuje spektrum fal radiowych. Duchy mogą próbować skomunikować się z nami poprzez wykorzystanie fal elektromagnetycznych, a fale radiowe to część tego spektrum. Słyszy mnie ktoś? Podejdź bliżej, odezwij się głośniej. Kim jesteś? Podasz moje imię? Powiedziałeś słowo demon? Gdzie jest demon? Przywitałeś się ze mną? Skąd wy jesteście? Mieszkacie w Czyśćcu? Tak? Niestety? Niestety? Dlaczego tam jesteście? Mieliście sporo grzechów? Czy macie coś na sumieniu? Czy podążacie za mną?
Jak wyglądają ze światy? Wow. Wow. Kobieto, jak masz na imię? Demonie, jesteś tutaj? Kobieto, też jesteś w zaświatach? Robi się tu o wiele, wiele chłodniej. Tu jest przede mną. Pamiętajcie, że tu jestem zamknięty, żeby sprawdzić, czy to skumuluje te zjawiska, czy wydarzy się coś. Jest tu trochę przedmiotów. No w sumie tylko szafa. Tam siedzę na łóżku i tyle. No i lampki tam chyba są jeszcze dwie. Może coś drzwi otworzy, nie wiem. Także jestem tu zamknięty, nie ma tu ze mną nikogo. Jak i również za drzwiami. Mówię, po prostu sprawdzam, jak to jest. Zwróćcie uwagę, że ten głos mężczyzny pojawia się tam wokół jednej częstotliwości. Potem on znika, potem jakaś kobieta się pojawiła. No, padło kilka konkretnych odpowiedzi. No, coś tu zimnego poczułem przed chwilą. Siedzę tu w całkowitych ciemnościach. Latarkę tylko wziąłem po to, żeby ewentualnie coś ze sprzętem będę chciał tu rozstawić, to by po prostu sobie to ułatwić, ale tak, nic, nie odpalam tutaj żadnego źródła światła. Ogólnie zobaczymy, co będzie dalej. Poprowadźmy jeszcze troszeczkę tą sesję. Zadajmy jeszcze może jakieś pytania. I ogólnie to ściszam teraz, bo tak to musiałbym do ciała przykładać. To wymaga dodatkowego ruchu. A tak, to ściszam, zadaję pytania. Po prostu, no jeżeli coś mi umknie, no to, no niestety. Czy dalej ktoś tu jest? Generuje te zimno? Czy to kto? Nie, po prostu potwierdź, który z was? Mówiąc ja. Ktoś mi tu nie zarzucił, tutaj jest wyłącznik od Xboxa, no i tym się kontroluje głośność, nie? Czy coś jeszcze chcecie mi przekazać? Jezu. Co to było? Głosy zniknęły, ale to nie oznacza, że nie będzie jeszcze sesji. No, czuję tutaj
naturalny chłód. Czekajcie, sprawdzę sprzęt. Co my tu jeszcze możemy odpalić? Czas na miernik. U góry wskazuje on wartość pola magnetycznego, a na dole wartość pola elektrycznego. Przy zwykłych urządzeniach mamy spore natężenie pola elektrycznego i niewielkie pola magnetycznego. Co mi uda się zarejestrować? Nie mam. Tu żadnych... O! Co to jest? Typowy skok. Tu raczej tam nie ma też, to jakaś śruba chyba. Bo jest, ale ten chód normalnie jakby się unosił nade mną. Nic, był jakiś skok pola elektrycznego. Możesz to powtórzyć? Wpływ na ten przedmiot, co trzymam w ręce. Czujecie. Otaczasz mnie swoją energią. Nic. Trzymajmy go w jednym miejscu. Spróbuj otoczyć energią ten przedmiot. Powtórzysz to jeszcze raz? Xbox jest. Sam Xbox nic nie generuje. No, to jak będzie? Spróbuj jeszcze raz otoczyć to, ten przedmiot energią. Dziękuję. Pa, pa, pa. 13 z mniej tej energii. Powiem wam, że ten chłód też zelżał. Czy poszło na właśnie ten odczyt? Dziwne. Czyli te mierniki, to powiem wam, że mogą pożerać. To zero. Może jest was więcej. Niech ktoś inny się zbliży. Patrz, patrz, patrz. Znów ta energia, znów te zimno. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ja nic nie robię. O Jezu. O. A możesz wygenerować 80 na przykład? Po prostu widzisz tą wartość? Dziś było 60 ileś? 300. Holy shit! No ale to jest chore. Po 18, 13, 11, 9. Spada. Nie wiem co to. Ale znów czuję te zimno nienaturalne. Dobrze ci idzie. Spróbujesz jeszcze raz? Dobrze, dobrze. To mi wystarczy, tak naprawdę. To potwierdza, co czuję. Nie musisz już tyle tej energii. 140, 0. 120, 0. Są typowe skoki, tego się nie da obalić. To nie jest żadne urządzenie. To byłby stały odczyt. Po prostu magnetyczny nic w sumie. A możesz wpłynąć na pole magnetyczne? Nie wiem, czy wy to tam widzicie, różnicę w polu elektrycznym, a magnetycznym. Wpływacie na ten czujnik. Czy możecie ten górny? Jak magnes? Przyciągnąć się do tego? To by był czad. Wow! Ale dziwne uczucie w głowie. Dosłownie. Co to było? Chyba o to mi chodziło, takie przyciągnięcie. No. Dobra, nie ruszajmy.
magnetycznym. Coś ta ostrość tu świruje. Miernik się wyłączył. Cholera. W takim momencie. Czuję dziwne... Nie chłód, ale takie... Rzeczywiście przyciąganie, nie wiem. Szkoda, że nie ma nic właśnie na magnetycznym. Dobrze wam idzie. Jest ktoś tu jeszcze? Czuję, że jest was więcej. Byliście w moich snach? Halo? Jesteście tu jeszcze? Jesteś? Nie czuję się za dobrze. Jakaś energia bardzo mocno się tu kumuluje. Pewnie na kamerze to widać, po moich oczach w szczególności też to widzę. Jest uczucie chłodu takiego nienaturalnego. Nie wiem. Dziwna energia. Miernik potwierdził pole elektryczne i na komendę rzeczywiście padały odczyty skoki. Jak już wspomniałem wcześniej, nie mogły to być jakiś przedmiot, wiecie, tam elektryczny, byłby stały odczyt. To był skok i do zera. Te mniejsze odczyty, one nie skaczą od razu do zera, tylko po prostu powoli do zera. Nie wiem, czy to zależy po prostu od kalibracji tego miernika. Ja bym wstał teraz. Może coś tu odpalę, może... Sprawdźmy, czy będziemy mieli coś jeszcze na innych przedmiotach. Kładę tu taki czujnik, jeden tutaj. Drugi tutaj. O. Dobra, nie ruszam się. Nie wstaję. Czy możesz dotknąć któregoś z nich? Czy możesz dotknąć któregoś z nich i go zapalić? Dotknij któregoś z tych przedmiotów. Słyszałem, ale mnie ciary przeszły. Słyszałem wasze głosy i też na tym... Ale ciary mnie przechodzą, co jest? Słyszałem wasze głosy i też dawaliście znak na tamtym przedmiocie. Pokażcie, że możecie dotknąć tego. Nie ukrywam, energia trochę zmieniła się. Wcześniej taki strasznie byłem wyssany. Czujniki nie reagują. Wy pewnie też zauważacie różnicę. Pomimo dalej ten chłód gdzieś tu egzystuje. No na czujnikach nic, nie wiem, czy położyłem je w złym miejscu, czy one nie potrafią. No ale zdawało mi się, że coś tu jest. No na pewno na mierniku i na Xboxie coś otrzymaliśmy. No, siedzę tu zamknięty. Może wywołasz jakiś dźwięk? Bo zapal lampkę, która tam jest, co? To by było coś.
potrafię wytłumaczyć pochodzenia tych dźwięków. Dziwne, nie słyszałem czegoś takiego. Dalej. Z kątem oka coś tu widziałem, albo na wyświetlaczu. Postawiłbym jeden z czujników przy tej lampie. Coś mi to mówi. Jeden na łóżku. Zobaczymy. Może wtedy się uda. Zniknęły. Nie wiem, co to było. Odpalę GT. Jestem ciekaw, czy coś będzie. Przemieszczę te czujniki. GhostTube jako aplikacja wykorzystuje sensory zawarte w naszym telefonie. Dzięki wahaniom czynnika środowiska duchy mogą wybierać słowa. Zadrapanie. Kto będzie miał zadrapanie? Albo kto ma? Możesz wybrać jakieś słowo? To z wami rozmawiałem wcześniej? Przytułek. Mówisz o tym pokoju? Jesteś tutaj? Jak masz na imię? To. No, chcę, żebyś to ruszył. Proszę słuchać. A, to mam ciebie posłuchać. Aha, okej. To co mam ruszyć? Okej, poruszę to, nie ma problemu. Chociaż tu nie ma za dużo rzeczy. Co mam poruszyć? Jego? What the fuck? Mi ciary przeszły. Chodzi mu o Pixela? Też go wcześniej rozstawiłem. Chodzi o to, co leży na łóżku? Jego? Kto to jest on? Masz na myśli to, co trzymam w ręce? Czy o to tobie chodzi? Czy nie? O kogo chodzi? Kto to jest? Dziwne. Cały czas nowi przychodzą. Czy wiesz? Co mam wiedzieć? Jesteście w czyśćcu? To prawda? Czy jesteście w czyśćcu?
Czy to prawda? Robi się tu straszny ścisk. Czuję klaustrofobicznie się tu. Nie chodzi, że... Ale mam wrażenie, że ściany się normalnie poruszają, ściskają. Jezus i Tobie. Te odpowiedzi nic. Część niby rozumiem, część nie. Ale normalnie się boję. Co jakiś czas widzę coś tu w tych kątach. Jestem cały czas w ciemnościach. Cały czas, już od dłuższego czasu. Wczesny. Komputer. Wczesny komputer. Chodzi mu o wojacze. Mam wrażenie, że one opisują to, co jest na łóżku. Mam trochę tych przedmiotów. Po prostu je tam położyłem. Czuję tu ciarę, dokładnie w tym miejscu, naprzeciwko którego siedziałem wcześniej. Jest to bardzo mocne uczucie. Staram się ten odcinek naprawdę trzymać w rysach, bo nie chcę jakby... Chcę się na to bardzo otworzyć, po prostu dowiedzieć się jak najwięcej. Trzymać jak największe skupienie. Ale nie jest łatwo. Odpalmy tego onwoja, może się coś dowiemy. Na GT też jakieś odpowiedzi. Czyli jak nas... Chcieć! Chcę tego! Oh my god! To wszystko mnie tutaj przytłacza. To jest przerażający eksperyment, ale... prawdziwy. Okej. Odpalmy to. Ale bardzo tu temperatura skacze. Więc fajnie by było... Tak. Troszeczkę czujnik zwiększyć na temperaturę. Dobrze. Czy możesz wybrać jakąś literę? Spróbuj. Położyłem to. Odsłonię ci. Jest tam. Widzisz? Patrz, jest. L. Zwolnię. Wybacz. Za szybko. Padł L. Magnetyczny. Czujnik magnetyczny. Boże, weź tą ostrość, popraw. NH. Z tymi literami. Spróbujmy to w ten sposób. Czy możesz wybrać literę M? Patrz, wybrał L. Bardzo blisko M. Spróbuj M. Potrafisz wybrać litery M. Wybiera E. G. A po kolei leci. Patrz, jak na złość nie chce tego M. No to jest po prostu jakiś nielogiczny ciąg zdań. Znaczy, przepraszam, liter.
ale nie otrzymamy chyba tego M. Chore. A, znów Y. Czekam cierpliwie na to M. Poczekam na to M. Już wiem, wybrałeś, patrz, W. Przekręcone, nie, N. Wszystko wybiera oprócz M. Jeszcze T nie było chyba? A nie było? Znów F. G. Było F, G. Jakaś powtarzalność jest w tym. Bardzo dziwne. Ale jednak to jest, wiecie, pole elektromagnetyczne. Wcześniej mieliśmy na mierniku coś. Patrzę, nie ma M. I wytłumaczcie mi to, padają bardzo dużo liter. Prosiłem o M. Dlaczego nie pada M? To jest jak robienie na złość. Niesłuchanie tego, o co proszę. Bardziej chwalił się, że ma energię. Bardziej, o, odpowiadał. Ale nie wiem, kto tu jest teraz. X, Y, Z. A patrz, chyba znów chciał A. Nie ma tego M. N wybrał N nawet, ale nie M. Może próbuję te M wybrać, ja nie mam pojęcia. Już naprawdę. Ale widać, zaznajomił się z tym. Możesz już przestać? Nie, już nie chcę. Już nic nie chcę. Wystarczy. Przejdziemy teraz do innej. Dobra, widzowie, na liczbach na razie nic, cały czas mam na czujniku temperatur, no tak z dłuższe 5-6 minut myślę, na odwoju mam ciszę na czujniku temperatur, no także no, na spokojnie tam trochę przyciąłem wam ten fragment, no tutaj wyjątkowo to ucichło. Przejdźmy może na następny tryb. Tu bym zwiększył trochę pole, czujnik pola elektromagnetycznego. A może dajmy też dotyk. Ale tu ja teraz dotknąłem. Tap, czyli duch musi dotknąć. Wybierz nastrój, który ciebie opisuje lub mnie. Wyłączę temperaturę już. Możesz puknąć w ten przedmiot i tak wybrać. Spróbuj. Zobaczmy. Ciężko złapać tą ostrość, powiem wam. To jak wybierzesz? Która twarz ci się najbardziej podoba? Już nawet nie wiem, co ja pierdolę bez kitu. Normalnie słyszę jakieś szepty tu w rogu. Nie wiem, co to jest. Normalnie, co jest? Czekajcie. Nie mam pojęcia. Nagrywam to w tą stronę, którą słyszę. Nie wiem, czy ja świruję o tej ciemności, powiem wam. Nie wiem, czy ja już świruję od tej ciemności. Siedzę tu już chyba z 2 godziny ponad. Nie wiem, ile wyjdzie ten materiał. Myślę, że 40 minut na pewno. Coś słyszę tu w rogu, że takie kurwa, nie wiem co. Na odwoju nic.
lepiej chyba jeszcze na koniec sesję ze zboksem. No i tyle. Zawsze, wiecie, używałem latarek, a dzisiaj... Nie mam pojęcia, co to było. Mówię, słyszę jakieś dźwięki, ale ja nie wiem, czy to się nagrywa. Nie wiem, czy to się nagrywa. Na onwoju cisza. W naczelnikach dalej nic. Dobra, sprawdziłem chyba wszystko, co miałem. Dalej tu słyszę. Kto tu jest? Kto tu jest? Ja nie wiem, ja normalnie... Nie, już chcę stąd wyjść. Ja to kończę, powiem wam, widzowie. Ja muszę ten materiał przede wszystkim przejrzeć. Ciężko znów ten oddech złapać. Ręce mi się nie trzęsą, czekajcie. Patrzcie, jak ostro siadła, patrzcie, jak ostro siadła. Pa, co się dzieje? Znów się zaczynam czuć klaustrofobicznie. Czuję klaustrofobię. Naprawdę. Co jest? Oh my god, co jest? Co tu się wydarzyło? Ja mam to na kamerze. Ona legitnie teraz się japi. Co jest? To jest niemożliwe. Ona się zapaliła sama. Tu jest chyba przełącznik. Tak. Jezu. Nie. No. Trzymajcie mnie. No trzymajcie mnie. No nie, ja nie zeschizowałem. Ta lampa legitnie się zapaliła. Nie. Nie wiem. To jest chore. Musiałem iść do łazienki, bardzo źle się poczułem. Ja naprawdę dużo rzeczy nagrywałem i znów, kiedy jest eskalacja tych zdarzeń, to w zawsze jakiś porąbany sposób się kończy. Ale ja nie chcę kończyć. Jeszcze chcę sprawdzić, czy coś tu się na mierniku chociaż złapie. Ale czujnik się nie odpalił przy tej lampie. No nie odpalił się. Czekajcie, jeszcze GTA odpalę. Jezu, nie chcę tu nawet siedzieć. Nie chcę. Ty. To się poruszyło. Słyszeliście to? Patrzcie. Patrzcie, popatrzcie. Tu nie ma nikogo. Panie, patrzcie, tu nie ma nikogo. Sam poruszył znów. Coś zapaliło i on się normalnie, legitnie poruszył. Ja pierdzielę. Możesz zgasić tą lampę? Zgaś ją. Nie, to
To już mnie przerasta, bez kitu. Jestem pewny, że jeszcze złapałem, jak to coś przy tym majstruje. Psychiczne. Ja nie jestem psychiczny, ja wiem, co widziałem. Lampy się same nie odpalają. Kto to zrobił? Kto to zrobił? Gdzie jest miernik? A to przy lampie to będzie łapać. Będą jakieś fałszywe odczyty. Tak, 11. Dach. Tak, dach to zrobił. Sugerujesz, że to wibracje? Czego, dachu? Nie, to już nie jest zabawne. Skoro to zapaliłeś, to zgaś to. Kto to zrobił? Zostaw to. I ty to zostaw. Coś to słychać. Kto zapalił tą lampkę? Nic chyba się nie dowiem.